Panie marszałku, Wysoka Izbo, bardzo się cieszę, że was tutaj tylu jest. W końcu usłyszycie trochę słów prawdy i to, co było mówione na komisji. Szanowni państwo, sprawozdanie w sprawie poselskiego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. W dniu dzisiejszym spotkała się Komisja Sprawiedliwości. Obrady były bardzo burzliwe i postaram się oddać ducha tych obrad. Oczywiście opozycja miała argumenty niemerytoryczne, kłamała, obrażała, porównywała Polskę, jak również we wniosku to robiła, do Rosji, do Białorusi. Porównywaliście nas do Putina. A Ministerstwo Sprawiedliwości, szanowni państwo, tymczasem przedstawiło efekty swojej ciężkiej pracy. I usłyszeliśmy między innymi, że w końcu rozliczono się z mafiami VAT-owskimi. Wiecie, szanowni państwo, jak za Platformy Obywatelskiej można było zostać milionerem? Trzeba było kupić komputer, drukarkę i drukować faktury. Za pana Budki tak się stawało milionerem. W miesiąc można było zostać milionerem za pana rządów, proszę pana, jak pan był ministrem sprawiedliwości. Konfiskata rozszerzona, miliardy właśnie zabrane tym cwaniakom i przekazane polskim rodzinom. To dzisiaj padło na komisji wyraźnie. Dzisiaj na komisji również pan minister Zbigniew Ziobro powiedział o wielu dramatach młodych ludzi, kiedy używali dopalacze. Co mówił Donald Tusk? Rozprawimy się z dopalaczami. A tymczasem za waszych rządów 20-parolatek ściągnął kilka kontenerów z zagranicy dopalaczy i też był milionerem. Za waszych rządów tak się stawało milionerami. Ochrona przed lichwą. Ile dramatów, ile majątków skonfiskowanych. Komornicy, którzy pastwili się nad biednymi rolnikami. To wszystko dzisiaj na komisji było powiedziane i przed tym nie uciekniecie. Mówiliśmy o ofiarach przemocy domowej, wreszcie o pracy dla więźniów. Właśnie to cwaniactwo, co u was zarabiało miliony, za naszych rządów siedzi w więzieniu i pracuje. I taka jest różnica. Rozprawiliśmy się z waszymi głównymi oskarżeniami. Na komisji to było mówione, szanowna pani. Rozprawiliśmy się z waszymi głównymi oskarżeniami. Kary nałożone na Polskę, mówicie. Szanowni państwo, otóż kto? Zbigniew Ziobro mówił, przestrzegał przed tym mechanizmem warunkowości. Mówił, Unia Europejska będzie szantażować Polskę pieniędzmi. Mówiliście nie. Mało tego, minister Zbigniew Ziobro pokazał tekst rezolucji, w której wasi europosłowie proszą Komisję Europejską, aby karała Polskę. A wy dzisiaj tego nie pamiętacie. Wstyd! Aż w końcu na tej komisji moja skromna osoba powiedziała wam, że jesteście mistrzami, panie Budka, pan słucha, jesteście mistrzami donoszenia na własny kraj. Pani europoseł Beata Kempa pokazała fakty. Debaty i rezolucje na temat Polski, ponad 100 takich w Europarlamencie. Pokażcie drugą taką opozycję donosicielską w Europie. Nie ma, w tym jesteście mistrzami. I to wszystko było dzisiaj na komisji powiedziane. Kolejna rzecz, kończąc, mówicie o trójpodziale władzy, szanowni państwo. Że trójpodział władzy jest, ale niech pan nie przeszkadza. Ja się naprawdę staram być dla was łagodny, a wy przeszkadzacie, szanowni państwo. Normalnie, jakby Polacy mieli uczciwy dostęp do informacji, to w tym Sejmie by was nie było za to, co robicie. Bo nikt donosicielów i konfidentów nie szanuje. I kolejna rzecz. Trójpodział władzy, szanowni państwo. Trójpodział władzy, mówicie. I słucham was, na czym według was ten trójpodział władzy polega. I słyszę, Bruksela powiedziała, Bruksela napisała, TSUE kazało, Komisja Europejska kazało. To jest wasz podział władzy, Bruksela i uległa Polska. I szanowni państwo, to, że wy macie taki gen, wszyscy macie taki postkomunistyczny gen, taki służalcy, gdzie Polska jest na drugim miejscu, to nie znaczy, że my będziemy ulegać Brukseli. I szanowni państwo, minister Zbigniew Ziobro jasno powiedział na komisji. Bo to jest bardzo ważne. Minister Zbigniew Ziobro jasno powiedział na komisji, że jest ministrem rządu polskiego. I Polska jest dla niego najważniejsza, a nie jak dla was Bruksela. Trzeba przychodzić na komisję, żebyście to zrozumieli. I szanowni państwo, kończąc słowami, a myślałem, że 3 minuty.
A tu 10 minut. To następna sprawa, szanowni państwo. Następna sprawa. Mówimy dalsze argumenty. Dobrze, jak chcecie. Padło w waszym wniosku i mówiliśmy na komisji o prokuraturze. Wy macie zastrzeżenie, że polska prokuratura nie będzie podległa prokuraturze europejskiej. Wy chcecie wszystko, żeby było podległe, wszystkie instytucje, żeby były instytucjom europejskim podległe. Po co wy w ogóle siedzicie w Sejmie, mi powiedzcie? Po co ten Sejm? Po co opozycja? Wszystko przenieśmy do Brukseli. Minister Zbigniew Ziobro powiedział na komisji do szanownego grona, i chciałbym, szanowny pan minister Zbigniew Ziobro, jedna kulturalna w całym towarzystwie, powiedział następujące słowa, które z wielką mocą w imieniu tych wszystkich Polaków, którzy czekali, aż właśnie to wasze cwaniactwo się skończy. W imieniu tych wszystkich Polaków do was mówimy. Jesteście, to są słowa ministra Zbigniewa Ziobro, jesteście środowiskiem, które świadomie działa przeciwko własnemu państwu, przeciwko własnym obywatelom i przeciwko własnym wyborcom. I szanowni państwo, podsumowując, wasza gra jest wyjątkowo niebezpieczna. No wy się śmiejecie, ale za granicą, na Ukrainie są w sposób drastyczny łamane prawa, wolności i godność człowieka. Tam się ludzi morduje. I wy, wzniecając taką debatę o rzekomym braku praworządności, że u nas nie ma praw człowieka, że są nieprzestrzegane, wy osłabiacie nasz kraj w decydującym momencie, kiedy trzeba stanąć z Ukrainą po stronie wolnego świata. I trzeba bronić. Wy, i to pachnie mi naprawdę kierunkiem moskiewskim, szanowni państwo, bo to nie przypadek, że próbuje się nas dyskredytować, żebyśmy nie byli liderami koalicji antyputinowskiej w Europie i w świecie. Ale my tymi liderami będziemy. Bo my mamy w sercach i w głowach umiłowanie prawa, umiłowanie wolności i godności człowieka. Pytałem też na komisji, zadałem kluczowe pytanie. Kluczowe pytanie. Nie jesteśmy na ty, kolego. Kluczowe pytanie zadałem. Czy wy, donosząc na Polskę, macie choć trochę wstydu? Nikt nie odpowiedział. Nie macie. Nie macie wstydu. Nikt nie odpowiedział. I szanowni państwo, podsumowując, Platforma Obywatelska tęskni za tym systemem biznesowo-politycznym, w którym cwaniactwo było bezkarne, a zwykłych obywateli się sięgało dużymi karami. Ale to nie wróci. I gwarantuję wam, że minister Zbigniew Ziobro, dopóki będzie w polityce, i jeszcze dzień dłużej, będzie bronił Polski i będzie bronił polskiej suwerenności i nie zamieni jej, tak jak wy, za te niemieckie srebrniki.